Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozważali zagadnienie pozyskiwania uczniów wśród ludzi władzy. Jak docierać również do tych ludzi, którzy czasami wydają się nam niedostępni, gdzieś tam wyżej postawieni. Jak do nich dotrzeć również z Ewangelią? Dzisiaj ze mną są Władysław, Ewa, ja mam na imię Julian. Będziemy wspólnie dyskutować, opierać się na Słowie Bożym i szukać tych sposobów, jak docierać do ludzi władzy, żebyśmy jak najlepsze wnioski mogli wyciągnąć, te lekcje najlepiej przedstawić, które wypływają z Pisma Świętego. Rozpoczniemy nasze rozważania od modlitwy. Poprosimy Władysława. Nasz wielki, dobry Boże, dziękujemy Ci za ten czas, w którym Twoje Słowo będziemy mogli studiować, dlatego, że jest to Słowo natchnione przez Ducha Świętego. Szczególnie prosimy, aby opanował nasze umysły, aby to wszystko, co będziemy mówić, było zgodne z Twoją wolą i godne tego wielkiego szacunku, jaki powinniśmy mieć do Słowa Twego Świętego. Błogosław nas, błogosław miłych słuchaczy i dopomóż, aby to wszystko było dla Twojej chwały, dla budowania wiary naszej i tych, którzy nas słuchają. Amen. Amen. Z doświadczenia wiem, że łatwiej się mówi o tej władzy różne rzeczy negatywne. Ludzie, jak mówią, że ktoś tam kradnie, to nie mówią o sobie, tylko to oni kradną. To tak jakby było my i oni. My, dobrzy, porządni ludzie i ta władza, która jest niedobra, skorumpowana i tak dalej. Sami często wybieramy władzę, a później na tych przywódców mówi się takie czy inne rzeczy. Jaki powinien być nasz stosunek w takim razie do władz, tym bardziej teraz demokratycznych, których możemy powiedzieć w jakiś sposób my również wybraliśmy? No, mamy list apostoła Pawła, który napisał do Rzymu, tam gdzie w jego czasie było to centrum władzy i główna myśl tego fragmentu listu, szczególnie jest 13 rozdział, żeby tej władzy być poddany, z szacunkiem się odnosić. I to takie trochę dziwne, no bo to była władza rzymska. Wiemy, jaka ona była. A jednak apostoł Paweł podkreślał, żeby no, z szacunkiem do tej władzy się odnosić, po to, aby ich również pozyskać dla Chrystusa, i również w tym celu, aby stali się uczniami. I będziemy studiować, że wielu właśnie tą drogą następnie podążało. Jak czytam te słowa z listu do Rzymian, to muszę powiedzieć, że te słowa mnie bardzo umacniają w moim zaufaniu do Ksiąg Pisma Świętego, do listu do Rzymian też, bo w naszej naturze nie jest poddawanie się władzy. To raczej my byśmy chcieli być tą władzą. A tutaj apostoł Paweł pisze, żeby być poddanym tej władzy. I rzeczywiście, no jakaż była ta władza rzymska? Zmuszała ludzi do tego, żeby walczyli ze sobą jako gladiatorzy, utrzymywała ludzi w niewoli,
podatki ściągała straszne. I teraz w pewnym sensie Paweł, który był przywódcą Kościoła, pisze coś takiego, żeby tej władzy być poddanymi. Naprawdę to tylko Bóg mógł takie myśli podsunąć tu w tym wypadku Pawłowi. Tak, no, a jeśli myślimy w tym kontekście pozyskiwania tej władzy, to jak powinniśmy do nich się odnosić? Znaczy, wydaje mi się, że bardzo ważną kwestię tutaj apostoł Paweł porusza. Mówi o poszanowaniu, prawda? Bo na pewno do nikogo się nie dotrze, jeżeli przede wszystkim nie będzie się go szanowało. Mówimy tutaj o władzy rzymskiej, która dosyć trudne warunki ludziom stwarzała, ale to była władza, był porządek, był ład. Lepsze to niż anarchia, niż takie warunki, gdzie każdy robi co chce. Władza stwarza jakiś określony porządek. Ale nawet tutaj kwestia chociażby podatków, to już chyba bezpośrednio do naszych czasów możemy odnieść. Między innymi chociażby właśnie te kwestie są jakimś wyrazem poszanowania tej władzy. Jeżeli właśnie mówimy o pozyskiwaniu tych ludzi władzy, to przede wszystkim szacunek, tak jak dla każdego innego człowieka. Mhm. I posłuszeństwo tej władzy, respektowanie praw. Bo apostoł Paweł też podkreślał, że władza jest pod strachem, szczególnie dla tych, którzy źle czynią. No więc czyńmy dobrze, respektujmy te przepisy, no i wtedy no, nie będzie z naszej strony jakiegoś lęku przed władzą, jeżeli będziemy dobrze postępować. No, łatwiej nam by było, gdybyśmy myśleli, o tak, ta władza postępuje dobrze i tak jak napisał apostoł Paweł, że nie ma władzy tylko od Boga, a ten człowiek to jest taki Boży człowiek, no to możemy okazywać szacunek. Ale jeśli był taki, który postępował haniebnie, ja nieraz słyszałem takie wypowiedź, no tak, ale no Hitler też był od Boga. Czy tam Stalin, mordercy tacy? Nie, i później jak my mamy się odnosić do takiej władzy? No nie żyłem tam w czasach Hitlera. Trudno mi powiedzieć, jakbym się odnosił, ale gdyby zrobił krzywdę i w mojej rodzinie zabił mi kogoś bliskiego i czytałbym takie słowa, że nie ma władzy tylko od Boga i należy się jej szacunek. No, czy nie buntowałoby się coś we mnie? Jak później te słowa przyjąć i pozytywnie się do nich odnosić? Ja powiedziałbym jedną rzecz, trochę z własnego doświadczenia. Nie mam jakichś wielkich doświadczeń w kontakcie z władzą, ale funkcję, jaką w swoim czasie pełniłem w Kościele, no to bardzo często no, miałem kontakt z władzą, nawet dość często. I jedno stwierdziłem, że ci ludzie potrzebują łaski, potrzebują zbawienia. Że my nieraz myślimy o nich tak, no, że to oni są jacyś szczególni ludzie. Nie, to z drugiej strony są normalni ludzie, którzy potrzebują zbawienia, łaski, jakiegoś poszanowania. Czegoś, co potrzebuje każdy człowiek. I tu nie ma różnicy jakiejś wielkiej, przynajmniej ja jej nie widziałem, jakiejś wielkiej różnicy między jedną grupą ludzi, a drugą grupą ludzi, szczególnie no, mam na myśli władzę. Jeżeli można tutaj te kwestie poruszone, no zobaczmy, każdej władzy można nadużyć. To nie jest powiedziane, apostoł Paweł nie mówi, że nikt z tych przywódców nie będzie nadużywał swojej władzy. Tak samo tutaj mamy te kwestie historyczne, tak? Nadużywali swojej władzy. I Pismo Święte też mówi o tym, że taką nadrzędnym władcą, królom jest Bóg. I
bardziej trzeba słuchać Boga niż władz w pewnych kwestiach. I tak samo tutaj, jak tutaj ta władza nadużywała swojego stanowiska, swojej władzy, to wielu ludzi dało się zwieść. A właśnie Pismo Święte mówi o tym, żeby jednak w tych kwestiach, gdzie są przekraczane prawa Boże, bardziej słuchać Pana Boga. Mhm. Ale jednak mimo wszystko, tak gdy obserwujemy, to nawet w momencie, gdy decyzje tej władzy nie były zgodne z decyzjami Bożymi, to jednak obserwujemy, że jednak nawet jak mówili nie, to mówili z wielkim szacunkiem. Na przykład z dziejów apostolskich jest powiedziane: panowie, rozsądźcie sami, kogo mamy bardzo bardziej słuchać. Można było powiedzieć, a co wy tam macie do powiedzenia? Tutaj my mamy zasady takie, a takie i tu będziemy tego. Nie, rozsądźcie sami, zrozumcie, my nie możemy inaczej. Tak samo ja czasem biorę pod uwagę tego wielkiego reformatora Lutra, który gdy stanął przed Sejmem Wormacji, to powiedział: najjaśniejszy cesarzu, dostojni panowie, czyli bardzo ładnie się odniósł, chociaż na zakończenie powiedział: ale ja nie mogę postępować wbrew własnemu sumieniu. Jak tu stoję, nie mogę inaczej. Muszę taką decyzję podjąć, która nie była zgodna z decyzjami tej władzy albo z tym, co się spodziewali, ale jednak to nie powiedział z takim wielkim szacunkiem. Ja przypominam sobie czas komunistyczny, kiedy pastorzy mieli takich swoich aniołów, stróżów. Ja też miałem takiego. Pamiętam, pracowałem w jednym miejscu, a więc przychodził. To myśmy go przyjmowali, żona tam zawsze postawiła herbatę, jakieś ciasteczka. Porozmawialiśmy sobie bardzo sympatycznie. I on nawet lubił przychodzić. A my przy okazji mogliśmy coś mu powiedzieć dobrego, przekazać pewne prawdy zbawienne. I nie dawaliśmy mu odczuć, kim ty jesteś tutaj, jakimś tam pachołkiem komunistycznym czy takim innym. Także chodzi o to, nam tak przedstawia Pismo Święte, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i ci, którzy są u władzy, taki sami są grzesznikami. Zresztą jak Władysław powiedział, często też odczuwali tę pustkę. Wszyscy potrzebują Jezusa i nie chodzi o to, żebyśmy ich wyróżniali, ale żebyśmy tak samo ich traktowali jako ludzi potrzebujących Zbawiciela. To bardzo istotne. Jeżeli można jeszcze, proszę bardzo. Temat naszej lekcji mówi pozyskiwanie uczniów wśród ludzi władzy. Może to tak jest jakoś wyszczególnione o tych ludziach władzy, ale kolejne nasze lekcje mówiły o ludziach zwykłych, o ludziach, którzy gdzieś tam się znaleźli poza nawiasem społecznym, o ludziach sławnych i bogatych. Jezus docierał do każdego i może nie tak konkretnie w jakimś kierunku się udawał, ale ważny był każdy człowiek, którego spotkał na swojej drodze, z którym miał do czynienia. I tak samo spotykał tych ludzi, którzy byli u władzy, rozmawiał z nimi i byli dla niego ważni, tak jak każdy inny człowiek. I to, co tutaj było powiedziane, gdzieś na drodze człowieka, jeżeli jest dane właśnie rozmawiać z takimi ludźmi, też odpowiednio ich należy traktować. Tak. No popatrzmy na Jezusa, bo przede wszystkim On jest dla nas przykładem. Najwięcej miał problemów z tą władzą duchową, powiedziałbym. Władza rzymska chciała Go uwolnić, a władza duchowa, bym powiedział, izraelska, kapłani ci wołali, żeby go ukrzyżować. No i kiedy Jezus znajdował się, czy to w synagodze, czy gdzieś indziej, to go podpatrywali, żeby go na czymś przyłapać. Jak Jezus odnosił się do takich ludzi? No bo
byśmy powiedzieli, mógł się zdenerwować kiedyś taką postawą. Jak Jezus się odnosił? Często oni do Niego podchodzili z taką postawą wrogości. Tylko czekali, aby na czymś przyłapać, żeby móc jakieś zarzuty przeciwko Niemu wysunąć. Często nawet jakichś podstawionych świadków używali, żeby no, w jakiś sposób powiedzieć Mu, że robi nie to, co trzeba i żeby skończyła się Jego misja. I pomimo tej różnej postawy wrogości, Jezus z cierpliwością ich traktował. Chociaż to były władze religijne, ludzie, którzy naprawdę, od których naprawdę można było się spodziewać innych rzeczy, traktowali Jezusa z wrogością. On z cierpliwością ich znosił i szukał wspólnego gruntu, na którym może z nimi rozmawiać. I często właśnie odnosił się do Pisma Świętego, co jest napisane, czy czytaliście o tym. Albo też do takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Tak. Jak należy postępować w życiu. Tak. Gdybyście to rozumieli właściwie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Jezus spróbował dotrzeć tutaj tak do serca. Ofiary, to wszystko jest ważne, ale miłosierdzie, zrozumcie, to jest ważne. Tak jakby Jezus patrzył na nich, że mają coś, ale brak im tego serca może. No, nie zawsze te rezultaty były pozytywne, w większości wypadków negatywne, ale mamy przykłady, że niektórzy z tych wysoko postawionych reagowali pozytywnie? No, mamy przykłady. Może oni potrzebowali więcej czasu, aby przemyśleć, pewne decyzje podjąć. Ale mamy przykłady takich ludzi, którzy podejmowali. Mamy przykład Nikodema, tak. Mamy Korneliusza i mamy wiele ludzi. A nie spodziewam się, ale jest napisane, że szczególnie kiedy Jezus Chrystus odszedł, to bardzo dużo nawracało się faryzeuszy. Jak było powiedziane, z którymi Jezus Chrystus no, miał wiele problemów, a jednak później czytamy ten piękny tekst z Dziejów Apostolskich, 6 rozdział, 7 wiersz. Słowo Boże rosło, a poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. To był owoc działalności, umiejętnej działalności Jezusa Chrystusa, że nawracało się wiele nauczonych w Piśmie. A wydawałoby się, że to do tych ludzi to chyba nie dotrze. Nie, jednak dotarło. I właściwa postawa Jezusa Chrystusa tutaj zaważyła na tym. Mhm. Ja przypominam sobie, że mnie uczono, gdy będę na nowej placówce, żebym odwiedzał ludzi, którzy w jakiś sposób dzierżą tę władzę. I starałem się odwiedzać duchownych, katolickich księży i tak dalej. Nie mówię, że wszyscy zareagowali pozytywnie. Czasami to jest smutne. Tu, gdzie teraz mieszkam, też odwiedziłem na parafii jednego księdza, drugiego proboszcza. No, spodziewałem się, że może przyjdą do mnie na herbatkę, zapraszałem, porozmawiamy troszeczkę. No nie było tego, ale ja ze swojej strony zrobiłem ten krok pozytywny, bo tak pokazywał Jezus, że z nimi rozmawiał. On chciał też ich zbawienia. To też są ludzie, za których Chrystus umarł. I dlatego trzeba, uważam, też myśleć zawsze o nich. Jeśli myślimy o jakichś biedakach i tak dalej, dobrze. Ale ci ludzie też potrzebują pomocy, potrzebują objawienia im prawdy, nawet jeśli to są duchowni.
No tamci kapłani, oni też mieli Pismo Święte, a błądzili. Więc zawsze będzie pozytywne, jeśli na takiej dobrej stopie porozmawiamy, czy przyjmą, czy nie przyjmą. Może za jakiś czas będzie efekt tego. Jezusa nie przyjęli od razu, a jednak później się nawracała znaczna liczba kapłanów. I to jest piękne. Taką postawę powinniśmy zajmować, nie oczekując, że musi być od razu jakiś efekt tego, ale swoje robić. Natomiast dla mnie jest rzeczą niezwykłą, zresztą Jezus też się dziwił. Dwa razy jest tylko powiedziane, że Jezus się dziwił. Dziwił się wierze tego setnika i dziwił się niewierze Izraelitów. No, trudno się nie dziwić, że rzymski setnik miał taką wiarę, że mówi: Panie, ja nie jestem godzien nawet, żebyś przychodził do mnie. Ty powiedz tylko słowo, a to się stanie. Człowiek o takiej wierze. Ja nie wiem, jakie serce miał on. Przecież Żydzi na tych Rzymian to tylko pomyje wylewali, bym powiedział. A ten im czynił dobrze, synagogę im zbudował, szanował ten lud, dary dawał im. I to mogą być tacy ludzie przy władzy, no bo przecież jakąś władzę on miał, zresztą mówi, bo mam władzę. Temu mówię, idź, a idzie tamtemu, przychodzi, a przychodzi i czyni to. Więc jakąś władzę reprezentował. 100 ludzi miał pod sobą, to jednak jest trochę ludzi. Jak to możliwe, że tacy ludzie potrafią być tacy wierzący? Skąd się to bierze? Czy to tak samo od siebie się dzieje? Ktoś go tak nawrócił? Ktoś był taki doskonały, że potrafił dotrzeć do niego tak? To jest... Mnie się wydaje, że w tym wypadku no, władza rzymska no, pilnowała takich ludzi wpływowych, jakim był Jezus Chrystus. Oni go dobrze podpatrywali. I podpatrując go, widzieli w nim szlachetność. Widzieli to właściwe postępowanie. I to chyba przemówiło do tego setnika, że to jest coś szczególnego, że to jest ogromnie wartościowy człowiek. Tak? Oni wiedzieli też o jego czynach, o jego cudach wiedzieli i o tym, co dobrego on dla innych ludzi czynił. No i dlatego pomyślał, a dlaczego on, skoro on dla innych czyni, dlaczego on tego dla mnie nie może uczynić? Uwierzył w to, ale uważam, że on był też dobrym obserwatorem Jezusa Chrystusa i jego postępowania. Jest to taki przykład, żebyśmy nie tracili nadziei, że ktoś tam, może nawet nie z naszego grona, czy nie wiem, nie naszej mowy, czy nie wiem, kto by to był, żebyśmy nie tracili nadziei, że taki człowiek też może się nawrócić. Znaczy, proszę bardzo. Chyba jest właśnie takim przykładem, że ludzie władzy, którzy zajmują jakieś wysokie stanowiska, też potrzebują Jezusa. Mają gdzieś tam te swoje tęsknoty serca. I gdzie serce zostaje poruszone, tak jak było powiedziane, tak obserwował Jezusa. Inni też obserwowali, ale akurat jego serce zostało poruszone. Także nie mówimy tu o jakichś licznych nawróceniach, chociażby w tym przypadku, ale jest ten jeden konkretny człowiek, który w niesamowity sposób się nawrócił i ta jego wiara też była niesamowita, tak? Bo Jezus powiedział, że no, tak jakby było powiedziane, że dziwił się tej wierze. Myślę też o tym, że Bóg wybrał nas do tego, żebyśmy byli Jego współpracownikami, żebyśmy coś robili dla innych, bo to nam też jest potrzebne. I my możemy być też ubogaceni w jakiś sposób, gdy coś robimy dla takich ludzi, przedstawicieli władzy. I gdy ktoś taki na przykład przyjmie Ewangelię, to na pewno to bardziej ubogaca jakoś tak wewnętrznie, duchowo, niżeli gdyby jakiś biedaczek tam
nawrócił się. Ale jak taki człowiek zacny się nawraca, jakiś władca na przykład, co porusza. Czytałem taki komentarz kiedyś, bardzo ciekawy, że apostoł Paweł udał się w pierwszą podróż misyjną. No i z Barnabą przeszli cały Cypr i nie ma żadnego sprawozdania, żeby ktokolwiek się nawrócił. A później doszli do Pafos. Tam jest powiedziane, że zwierzchnik całej wyspy, Sergiusz Paweł, się nawrócił. I to tak wpłynęło na tego Saula, bo on do tej pory nosił imię Saul, że od tego momentu już dalej jest mowa o Pawle, że ten Saul tak bardzo był poruszony nawróceniem tego władcy, nazwijmy go, że sam później zaczął używać imienia Paweł. No nie wiem, czy to tak rzeczywiście było, czy nie, ale myślę, że dla tego właśnie Saula to było przeżycie. Kiedy nie szło, ze zwykłymi ludźmi rozmawiał, prostymi, takimi, siakimi, innymi i nie nawracali się. A tutaj nagle taki zwierzchnik, przedstawiciel władzy rzymskiej i on przyjmuje Chrystusa. Proszę bardzo. Właśnie mówimy tutaj też o setniku i zobaczmy, jak traktował swojego sługę, tak? Bo była kwestia, że wysyła tamtych swoich poddanych, swoich przyjaciół do Jezusa, ale w sprawie swojego sługi. I mówiliśmy tutaj o tej władzy rzymskiej, jaka ona była, ale zobaczmy, jaki ten człowiek był w tej władzy, tak? Dbał tak o swojego sługę. Czyli nawet tutaj widać tę szlachetność serca i ta wiara, która była w nim, nie dotyczyła jakby jego samego czy jego najbliższej rodziny, ale jego sługi. Także wiele osób o szlachetnym sercu również sprawuje takie różne ważne funkcje. A kwestia, kiedy mówiliśmy jeszcze w poprzednich rozważaniach o tym, że łatwiej może takim zwykłym, zwyczajnym ludziom przyjąć Chrystusa, to takim ludziom może jest to trudniej uczynić, bo są na jakiejś takiej znacznej pozycji, wszyscy dookoła patrzą, obserwują i czasami ten krok może być znacznie trudniejszy. Ale w przypadku tego setnika widzimy, że jakby się nie liczył z tym, tylko poszedł za tym, co uważał, że jest słuszne. Mhm. Żebyśmy też nie wrzucali do jednego worka, bo tak mówi się, a władza to korumpuje, ryba psuje się od głowy, czyli to tam oni zawsze najgorsi są. Owszem, na pewno są tam też tacy. I jest wiele prawdy w tym, że władza niszczy człowieka, ale mimo wszystko mamy przykłady biblijne, że wśród tych ludzi byli ludzie szlachetni albo otwarci na przyjęcie Słowa Bożego. Wydaje mi się, że to jest też szczególne poselstwo do nas, do Polaków, bo my chyba, tak mi się wydaje, nie mamy ukształtowanego takiego pozytywnego stosunku do władzy, bo nas historia tak ukształtowała. Tak. 123 lata to była władza zaborców. No i patriotyzmem to bardzo często było przeciwstawiać, buntować się i tak dalej. To wywarło wpływ na nas jako Polaków i dlatego tych prawd musimy się uczyć. A potem dwudziestolecie międzywojenne i znów oczywiście władza okupacyjna i tak dalej, i tak dalej. Także nie mamy wykształtowanego chyba jako naród takiego właściwego nieraz szacunku do władzy. I dlatego warto studiować te prawdy, które są w Piśmie Świętym, abyśmy się uczyli szanować każdego człowieka i szanować też władzę. Mhm. Popatrzmy teraz na tle tego Rzymianina. Mamy scenę sądu Jezusa. Mamy tutaj kilka postaci,
Annasz, Kajfasz, Sanhedryn też cały. No i mamy nawet tego Piłata. Dalej Heroda. I jak widzimy tych ludzi, przedstawicieli władzy na tle Jezusa, co moglibyśmy powiedzieć o nich? Znaczy, ze sprawozdania wynika, że Jezus Chrystus wiedział o tym, że oskarżenia, które są kierowane pod Jego adresem, to są oskarżenia oparte na fałszywych świadkach. I on wiedział o tym, i że oni też wiedzą, no bo oni takich ludzi najmowali. Jezus Chrystus milczał. Nie spierał się, ale milczał. Dopiero gdy doszło do tego, że pod przysięgą zwrócono się do Niego jako przedstawiciel władzy, czy ty uważasz siebie za Mesjasza, Boga i tak dalej, to wtedy Jezus Chrystus odpowiedział. Tyś powiedział, tak uważam. Czyli uszanował ten urząd. Ty uszanował ten urząd. I to, że był wezwany pod przysięgą od przedstawiciela władzy, nie milczał wtedy, ale odpowiedział. To musiało być bardzo przykre, bo Jezus wiedział, że to wszystko jest tak spreparowane tylko, żeby go oskarżyć, czyli niesłusznie. I taką władzę uszanować naprawdę musi być ciężko. Proszę bardzo. Właśnie mówiliśmy o setniku, tak? O człowieku szlachetnym. Tutaj mamy przykład ludzi, którzy nie są szlachetni, którzy są zachłyśnięci swoją władzą i robią rzeczy potworne. Jezus z niektórymi rozmawia, tak, kiedy było pod przysięgą, ale z niektórymi w ogóle nie rozmawia. Tak jak wcześniej przecież Jan miał kontakt z Herodem, tutaj Jezus już nawet nie rozmawia. I ten kontakt z władzą i tą religijną, bo mówiliśmy jakby oddzielnie o władzy religijnej, o władzy takiej świeckiej, a tutaj ten kontakt i z władzą religijną i świecką, kiedy ma możliwość świadczyć w sposób w sumie milczący w dużej mierze, kończy się dla Jezusa tragicznie. I to też jest jedna z takich ważnych kwestii świadczenia ludziom władzy. Proszę tu bardzo. Julian pytał też, no, że Jezus Chrystus miał kontakt z wieloma przedstawicielami władzy i tej władzy religijnej, i Piłata. Ja nie wiem, ale ja tutaj tego Piłata widzę jakoś pozytywnie. On jakoś tak chciał rzetelnie. Szkoda, że bał się o utratę swego stanowiska, ale chciał rzetelnie postąpić. Ja w nim żadnej winy nie znajduję, oczywiście. Natomiast ta władza, która powinna być mu bliska, ci właśnie krzyczeli: ukrzyżuj, 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 że w końcu no, taką czy inną decyzję podjął, ale nie chciał tej decyzji podjąć. Chciał rzetelnie postąpić, zgodnie ze sprawiedliwością, bo widział tego człowieka jako sprawiedliwego. Tak. Myślę o tym też, że gdy staramy się w jakiś sposób pozytywny odnosić do władzy, czy nawet pozyskać ich, to osoby, które w jakiś sposób towarzyszą tym przedstawicielom władzy, oni też obserwują, oni też słuchają. I czasami bywa, że te osoby się nawracają. Nawet ciekawe, że żona Piłata przyszła i powiedziała: nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym. Nie wiemy, jak się potoczyły losy jej. Kto wie, może ona kiedyś wspomniała sobie o tym, że to od Boga miała taką myśl. I rzeczywiście to był niezwykły człowiek, sprawiedliwy. Może kiedyś ona była, że przyjęła Chrystusa. Tak jak w późniejszym czasie tutaj przytoczyłeś wielu kapłanów. To nie byli arcykapłani, ale
tego niższego szczebla, widzieli, jak ci arcykapłani knuli te spiski na Jezusa i oni się opamiętali. Także to też warto o tym pamiętać i starać się docierać do tych przedstawicieli władzy, bo może jeśli nie oni, to może sekretarka, może ktoś inny przyjąć Ewangelię. A to też są ludzie potrzebujący Zbawiciela. Dobrze, a jak później było po Chrystusie? No Jezus powiedział, będziecie prowadzani przed synagogi, do rad różnych, do królów. Będziecie musieli złożyć sprawozdanie. No wiemy, że tak było, tylko że na ogół to dostawali baty w tych radach czy od tych władców. Przecież wielu zginęło na arenach i tak dalej. Mamy jakieś lekcje, które moglibyśmy wyciągnąć dla siebie pozytywne, jak mimo wszystko docierać do takich ludzi? No chyba w tym wypadku postawa apostoła Pawła przed Feliksem. Stanął przed nim i tak spokojnie, rzetelnie tłumaczył. I to docierało do niego, że w końcu ten Feliks się przeraził. Jak w dalszym ciągu będę słuchał tych argumentów Pawła, no to omalże nie stanę się chrześcijaninem. Także na chwilę odejdź, może kiedyś ciebie zawołam. Ale ja wierzę, że te słowa pozostały w pamięci, dzięki czemu? Umiejętnemu, taktownemu, a z drugiej strony takiemu konkretnemu, logicznemu przedstawieniu, dlaczego wierzy, dlaczego jest chrześcijaninem. Tak. Dlatego podoba mi się, że i tutaj w naszym kraju podejmowane są pewne próby, ażeby dotrzeć do takich ludzi. Nawet kiedy mamy ten Dzień Wolności Religijnej. Pamiętam, że sam udawałem się do różnych przedstawicielstw partii i zapraszałem, żeby przyszli na takie wspólne nabożeństwo. A oni pytali, a dlaczego coś takiego organizujecie? Bo jesteśmy za tym, żeby wszyscy mieli równe prawa. Szanujemy też różne przedstawicieli partii, takich czy innych. I zapraszamy i z tej partii, i z tamtej. Różne okazje są, żeby coś im powiedzieć. Proszę bardzo. Słowo Boże też dużo apeluje, abyśmy za tych ludzi się modlili. Tak. I powinniśmy modlić się. Ja mam takie osobiste doświadczenie. Kiedyś byłem u jednego z prezydentów naszego kraju. I nie będę wymieniał nazwiska oczywiście w tej chwili jego, który to prezydent był. Ale no, takśmy dość swobodnie rozmawiali. Ale ja sobie pomyślałem, no ale prezydent musi wiedzieć, że to do niego duchowni przyszli. Że to pastorzy do niego przyszli. I powiedziałem na zakończenie, panie prezydencie, my za pana się modlimy, bo oceniamy te pozytywne decyzje. On tak widziałem, że on chciał wszystkich równo traktować i tak obdarzać wolnością. I my się modlimy za pana prezydenta. On jak był taki, no, swobodnie mówił, tak trochę na wesoło, bo już taki styl jego życia i postępowania spoważniał i powiedział takie zdanie, pamiętne zdanie, które na zawsze będę pamiętał. Tego najbardziej potrzebuję. Mm-hmm. I to widać było, że to nie było takie no, z dyplomacji tylko słowo powiedziane, ale tego najbardziej potrzebuję. Tylko powiedział jedno zdanie też. Tylko panowie, czy jak jakoś tam nas nazwał, nieważne jak, oczywiście, tylko mnie brakuje daru wiary. A ja się z tym źle czuję. Ja bym chciał wierzyć. Tak. Czyli to są ludzie, to miałem przykład, że on chce wierzyć. On tęskni za tym. I jeżeli z tym takim się spotkamy, to dlaczego nie docierać? Nie wskazywać im na Jezusa, na Boga i tak dalej. Oni tęsknią za tym. Tak.
Ja też starałem się docierać do różnych ludzi. Pamiętam, że kiedyś udaliśmy się ze starszym zboru do prezydenta Poznania. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. Przedstawialiśmy też nasze zasady wiary, Kościół nasz troszeczkę. I później zaproponowaliśmy modlitwę. A ten powiedział: tak, tego bardzo mi potrzeba, proszę o modlitwę. I tam modliliśmy się. A więc to jest przykład, że można z tymi ludźmi rozmawiać o sprawach religijnych i powinniśmy. Ellen White nawet nas do tego zachęca. Niech więc Bóg pomoże nam i wszystkim drogim, którzy dzisiaj nas słuchają, oglądają, żebyśmy nie pomijali, nie wyróżniali, ale nie pomijali też ludzi władzy i niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen. Proszę jeszcze do końcowej modlitwy, Ewy. Nasz drogi Panie, dziękujemy Tobie za ten czas, za Twoje słowa, za to, że uczysz nas tak ważnych kwestii dotyczących życia. Chcemy prosić o ludzi władzy w naszym kraju, tych, którzy potrzebują wiele mądrości od Ciebie. Prosimy o Twoje szczególne prowadzenie, ale również i o te sprawy ich duchowe. O tych, którzy właśnie z tych sfer potrzebują Ciebie. Prosimy, dawaj się im poznawać. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Rozważany będzie temat pozyskiwania uczniów ze wszystkich narodów. Wierzę, że to będzie bardzo interesujący temat. Serdecznie zapraszam.